Przestrzeń Kościoła Ewangelickiego ponownie wypełniła się dźwiękami polskiej alternatywy podczas 8. edycji Alterfest, a Mysłowice znowu przypomniały, że są dobrze brzmiącym miastem. Podczas tegorocznej edycji festiwalu mogliśmy usłyszeć 10 najciekawszych przedstawicieli polskiej muzyki alternatywnej. Wśród nich znaleźli się m.in. zespół Witamina, elektropopowy duet Rebeka czy Rosalie. Nie zabrakło też niespodzianki, o którą zadbał mysłowicko-katowicki duet The Party Is Over. Odbyło się bez żadnych niespodzianek, nieprzyjemnych, bo była jedna bardzo przyjemna, czyli gościnny występ Miłosza. Frekwencja była na poziomie, myślę, bardzo podobnym do zeszłego roku. Niektórzy nawet mówią, że było więcej ludzi niż w zeszłym roku, ale kościół był pełny, także na razie wszystko idzie po naszej myśli. Przestrzeń Kościoła Ewangelickiego wraz ze swoją akustyką stwarza idealne miejsce koncertowe. O to, jak grało się w tym miejscu, zapytaliśmy zespół Santa Barbara, czyli najnowszy projekt braci Pospieszalskich drugiego pokolenia. Myślę, że naturalny pogłos skleja wszystko w całość, więc jak najbardziej na plus. Wbrew pozorom, może nie z tym projektem, ale w kościołach gramy bardzo często. Niemniej jednak to był pierwszy koncert w takiej przestrzeni. Kameralny charakter festiwalu, line-up oraz gra świateł podczas koncertów zrobiły na publiczności ogromne wrażenie. Super się bawię na Alterfestie, jest fajnie jak co roku. Atmosfera tu jest tak cudowna, że jest naprawdę ekstra. Wczorajszy dzień na wielki, wielki plus, zwłaszcza z tym finałowym koncertem Witaminy, gdzie chłopaki naprawdę zrobili super robotę. Alterfest to festiwal muzyczny odbywający się w Mysłowicach od 2012 roku. Od 4 lat impreza organizowana jest w Mysłowickim Kościele Ewangelickim. Niezwykły klimat tego miejsca sprawia, że jest to jeden z najciekawszych festiwali muzycznych na Śląsku. Absolutnie jesteśmy dumni z tego, że mamy Alterfest w Mysłowicach. To jest to nasza perła muzyczna, dlatego też wysyłam zaproszenia do gości, innych znajomych, dyrektorów, czy też działaczy w przestrzeni kultury, po to, żeby przyjechali do Mysłowic i zobaczyli to przepięknie zjawisko muzyczne, bo naprawdę warto, bo to nie tylko jest muzyka alternatywna, ale również jest to też festiwal klimatu, kolorów, połączenie dźwięku, połączenie światła daje niesamowite efekty i co roku jestem zaskakiwany tym, co widzę w kościele i pod kościołem.